Mokietek walczył o władzę przez wiele lat, bardzo często tą walkę przegrywał i to, co budzi szacunek, również dzisiaj, kiedy do tych wydarzeń minął tyle lat, to jest jego straszliwie silny charakter. On z każdej klęski potrafił się podźwignąć, zebrać siły i po raz kolejny stanąć do walki. No i po wielu latach no, te jego starania zostały uwieńczone sukcesem. W 1306 roku zajmuje bowiem Kraków, przejmuje władzę w Krakowie, no i bardzo często się uważa, że to jest koniec rozbicia dzielnicowego. Właśnie rządy Władysława Łokietka, chociaż tak naprawdę rządził on tylko w Małopolsce, na Kujawach i na Pomorzu, i na Pomorzu Gdańskim. Te jego ziemie były więc mniejsze niż ziemie, które kontrolował Wacław II. 1306 rok Łokietek przyjmie władzę w Krakowie. Dwa lata później na Pomorze najeżdżają Brandenburczycy. Łokietek miał problem z władzą w Krakowie, bo roszczenia do tej władzy zgłaszali Czesi. Jan Luksemburski, czy Jan Luksemburczyk, który rządził w Pradze po Wacławie III, rościł sobie pretensje do tronu w Krakowie. Roszczenia Czechów popierali mieszczanie niemieccy, którzy no, widzieli lepszą przyszłość dla siebie, dla swoich interesów w związku ścisłym z państwem czeskim niż w słabej tworzącej się dopiero w okresie zjednoczenia dzielnicowego Polsce. W związku z tym Łokietek, mający mnóstwo problemów tutaj z utrzymaniem się przy władzy, no nie był w stanie pomóc mieszkańcom Gdańska i Pomorza. Wpadł w czas na pomysł, że zwróci się o pomoc do Krzyżaku. Co było dalej o tym, tak pisał Jan Długosz. Rzadko dawniej wylano więcej polskiej krwi przy zdobywaniu jakiejś miejscowości. Rzadko rzeź była bardziej nieludzka. Nie było żadnego rodzaju gwałtu i okrucieństwa którego by ku zatracie Polaków nie użyła stroga ręka wrogów. ośmielili się popełnić podwójną, niegodziwą i najochodniejszą zbrodnię, której nie można porównać z żadnym barbarzyńskim okrucieństwem najpierw bowiem wezwani przez księcia Wacława kietka do obrony grodu Gdańska wnet po haniebnym wygnaniu tych którym przyszli z pomocą zajęli gród następnie kiedy wymordowali jak jakie zwierzęta ofiarne rycerzy, którzy przybyli na targ zajęli z biegiem czasu miasto Gdańsk. W ten sposób Polska utraciła dostęp do morza. Dzisiaj część historyków neguje tą rzeź w Gdańsku, której mieli dokonać krzyżacy, którą opisuje długość, bo nie ma potwierdzenia tego wydarzenia w źródłach niemieckich, więc dzisiaj część historyków uważa, że chyba długo tutaj trochę zmyślał. Ale obojętnie, czy doszło do tej rzezi rycerzy w Gdańsku, czy nie doszło, nie ulega faktem, że ci, którzy przyszli nam pomóc, wykorzystali sytuację i zagarnęli dla siebie pomorze. Czy można mieć pretensję do łokietka, że wezwał Krzyżaków? No niekoniecznie, no bo to co mówię bardzo często. Trudno mieć pretensję, że ktoś nie przewidział czegoś, co się wydarzy w przyszłości, zwłaszcza jeżeli coś się wydarzyło, czego trudno było się spodziewać. Do tego momentu krzyżacy byli lojalnymi sąsiadami Polski, nie najeżdżali Polskę, nie szkodzili Polakom. Dopiero w tym momencie jak gdyby można było zobaczyć, że tutaj niedaleko Polski, na ziemiach Prusów, wyrosło państwo, które dla Polski staje się coraz większym zagrożeniem. 1308 rok, najazd Brandenburczyków, potem Krzyżacy, tracimy Pomorze Gdańskie. Trzy lata później dochodzi do buntu mieszczan krakowskich, którzy przejmują władzę w Krakowie, którzy nie chcą uznawać władzy Łokietka. Łokietek musi Kraków zdobywać, to mu się udaje. No i potem dokonuje w Krakowie swoistej czystki etnicznej. Jak pisze kronikarz kazał wymieniać wszystkim napotkanym mieszkańcom cztery słowa soczewica, koło, miele, młyn. No nie trudno się domyślić, że słowa te są nie do wypowiedzenia dla Niemca, więc nawet jeżeli jakiś Niemiec mieszkał długo w Krakowie, nauczył się polskiego, no to nie potrafił wymówić poprawnie tych słów. Jeżeli nie potrafił wymówić tych słów, no był karany niesłychanie surowo, bo był karany, był karany śmiercią. W ten sposób no, ten charakter etniczny Krakowa został przez łokietka w dość brutalny sposób zmieniony. Czyli ten bunt wójta Alberta zakończył się fiaskiem. Kolejne wydarzenie, które było dla łokietka korzystne, można powiedzieć, że było jego sukcesem, to było przejęcie władzy w Wielkopolsce. Tam rządził Henryk Gogowski, który miał w 1309 roku. Po jego śmierci władze przejęły jego dzieci, które popadły w konflikt m.in. z metropolitą Gnieźnieńskim, Jakupem i Świnką. Tą sytuację wykorzystał Łokietek i w 1314 roku zajął Wielkopolskę. Czyli no, do Małopolski, którą już rządził, do Kujaw dołącza tą drugą bardzo ważną dzielnicę polską, jaką jest Wielkopolska. Wszczyna starania o koronę królewską. To był ten problem, że do korony królewskiej roszczenia zgłaszali również władcy Czech. Ostatecznie w 1320 roku koronował się na króla Polski i to jako pierwszy nie w Gnieźnie, ale w Krakowie. Od tej pory tym miejscem koronacji władców polskich stanie się nie Gniezno, a Kraków. Pierwszym, który zapoczątkował koronację w Krakowie był właśnie Władysław Łokietek, rok 1320. Łokietek był ostatnim władcą Polski, gdzie data Koronacji nie jest datą rozpoczęcia władzy. Następni władcy zaraz po przejęciu władzy będą koronować się na Króla Polski, natomiast tu mamy taką sytuację, że Łokietek władzy w Krakowie zdobył w 1306 roku. Koronowany został na Króla Polski w 1300. W roku. Łokietek nie miał siły militarnej, aby przemocą odebrać Krzyżakom Gdańska. Odebranie Gdańska było tragedią nie tylko dlatego, że straciliśmy dzielnicę polskie, ale również dlatego, że straciliśmy dostęp do morza, czyli rzecz bardzo ważną w ówczesnej wymianie gospodarczej. Łokietek doprowadził więc do rozpoczęcia sporu polsko-krzyżackiego przed sądem papieskim w Wino Wrocławiu i Brześciu Kujawskim. Proces ciągnął się 10 miesięcy. Przesłuchano wielu świadków. No wyrok był niesłychanie korzystny dla Polski. Krzyżacy mieli zwrócić Pomorze Gdańskie, mieli zapłacić 30 tysięcy grzywień odszkodowania, pokryć koszty procesu. No niestety, jak łatwo się domyślić, Krzyżacy tego wyroku nie uznali, zakwestionowali niezależność sądu. No i wyrok pozostał niestety nie tylko i wyłącznie na papierze. Ostatnie lata rządów Władysława Łokietka to są wojny z Krzyżakami i z przemierzonymi z Krzyżakami Czechami. Wojna wybucha w 1329 roku. Toczy się ze zmiennym szczęściem. Takie wydarzenie z tej wojny, które no, przeszło do historii Polski, to jest bitwa pod Płowcami, kiedy to łokietek. Miał pokonać jeden z oddziałów krzyżackich w 1331 roku. Dzisiaj część historyków uważa, że tak naprawdę to zwycięstwo albo miało niewielkie znaczenie, albo nawet to nie było zwycięstwo, taka bitwa nierozstrzygnięta. Tak czy inaczej w polskiej takiej mitologii narodowej bitwa pod łowcami odegrała olbrzymią rolę jako takie pierwsze zwycięstwo nad zakonem krzyżackim. Wspominany już tutaj polski kronikarz długoż zanotował. Krzyżacy po raz pierwszy poczuli, że wojują z Polakami. Przedtem bowiem Krzyżacy do tego stopnia lekceważyli rycerstwo polskie, oddziały polskie, że twierdzili, iż Polacy nigdy nie potrafią złamać ich siły. Obojętnie, czy pod Płowcami wygraliśmy, czy tylko nie daliśmy się y, pokonać, to było to wydarzenie ważne i istotne z tego powodu, o którym pisał Długosz. No, bitwa pod Płowcami pokazywała, że możemy walczyć z Polakami jak równi z równym. Dawała więc nam Siłę do stawiania oporu. Była takim argumentem, że krzyżaków również pokonać można. Jak mówiłem, wojna toczyła się ze zmiennym szczęściem. Łokietek utracił kujawy i ziemię Dobrzyńską, czyli kiedy umierał w 1333 roku, no to krzyżacy kontrolowali i ziemię Dobrzyńską i, i kujawy. Łokietek umiera w 1333 roku. Zostaje pochowany w Krakowie. Małopolski rocznikarz, pisząc o nim i wychwalając go, przypisał mu trzy główne cnoty: wielką łagodność, cytat tylko zmuszony nakazywał karać kogoś śmiercią. Niezrównaną skromność, cytat wszelki przepych i wyniosłość były mu zupełnie obce. Niezwykłą cierpliwość, cytat nie umiał nigdy mścić się za krzywdy. Okazywał wielką ludzkość tym, którzy wobec jego zawinili, i miał dla nich zawsze łagodne oblicze. Do zalet króla zalicza się również jego gorliwą pobożność i przykładne obyczanie. Jego czterdziestoletnie małżeństwo z Jadwigą uchodziło za wzorowe. Polski historyk Jan Baszkiewicz tak pisał o Łokietku. Z wawelskiego sarkofagu Łokietka patrzy na nas twarz jasna, bardzo słowiańska, o rysach grubociosanych, a przecież nie pozbawiona ani szlachetności, ani majestatu. Spójrzmy na nią z szacunkiem. Jest to twarz człowieka, któremu historia pozwoliła stać się jednym z budowniczych naszej państwowości, jednym z rządców, o jakich modlił się dla Polski poeta, rządców mocnych mądrości i dobroci. Jak więc widzimy, Łokietek był oceniany przez współczesnych dobrze, jedno jest oceniany dobrze przez historyków współczesnych. Natomiast no, warto się jak gdyby przyjrzeć temu, jak wygląda Polska w czasach, kiedy Łokietek umiera. No, obejmuje zaledwie 40% ziem Bolesława-Krzywołustego. Nie ma w tej Polsce Mazowsza. Tam rządzą piastowie Mazowiecy, później Mazowsze do Polski zostanie przyłączonym. Nie ma Śląska. Tam rządzą piastowie Śląscy. Większość piastów Śląskich uznała zrzesznictwo Jana Luksemburczyka. Potem Śląsk przejdzie. Podwładanie Czechów. Do Polski Dolny śląd wróci dopiero po II wojnie światowej. Nie ma Pomorza Zachodniego, gdzie usamodzielnili się lokalni władcy Pomorze Zachodni, wróci do Polski dopiero po II wojnie światowej. Nie ma Pomorza Wschodniego, czyli Gdańskiego, bo tam rządzą Krzyżacy. No i Krzyżacy jeszcze są w Ziemi Dobrzyńskiej i w Ziemi, ziemi Kujawskiej. Ale jednak. Dzisiaj, tak jak Jan Baczkiewicz widzimy w łokietku jednego z odnowicieli Polski po tym okresie rozbicielnicowego, jednego z tych władców, który buduje fundament pod przyszłą potęgę państwa polskiego.